14 lipca w Ciężkowicach odbył się 18. pogórzański jarmark artystów i rękodzielników. Zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogli skosztować potraw i wytworów znajdujących się na poszczególnych stoiskach, ale i wykazać się swoimi zdolnościami manualnymi. Celem jarmarku pogórzańskiego od samego początku było kształtowanie gustów ludzi w ten sposób, żeby docenili wielu po raz pierwszy na nowo stare rzemiosła przede wszystkim, czyli rękodzieło oraz rękodzieło artystyczne w różnych jego wymiarach i formach, tak jak tutaj prezentujemy. To jest krosnotkackie małe, ono jest przerzucane na górze, są jeszcze krosnotkackie przerzucane pedałami. Tu akurat byśmy tego nie przywieźli, bo to są duże krosnotkackie. I na tym krosnotkackim można zrobić materiał, płótno, tkaninę, takie, które tu przedstawiam, do szerokości 80 cm nawet. I o różnej strukturze, mogą być delikatne ażury, które też tutaj mam, oraz tkaniny ścisłe, które można by traktować jako obrusy, jako serwetki. Także to tylko zależy od inwencji osoby, która na tym pracuje. Przyjechałam tutaj z pokazem wyrobu koronki klockowej. Co to jest koronka, to chyba już prawie wszyscy wiedzą, prawda? Ale tutaj akurat jest taki bardzo prosty wzór. Powstaje zakładka do książki, wąż, i naprawdę każdy może usiąść i każdy może zrobić coś takiego. Nie potrzeba dużo czasu. Nabycie tej pasji poprzez to, że moja żona chciała tego się nauczyć. I zaszczepiła to w naszej rodzinie, aczkolwiek poszło to dalej. Właśnie z panem Bogdanem Krokiem moja żona reaktywowała w Bobowej koronkę klockową. Postanowili stworzyć festiwal koronki. W tym roku jest 20. już festiwal koronki klockowej. No, prezentujemy dzisiaj zarówno koronkę klockową, jak i stare wzornictwo, powiedzmy średniowieczne, czy malarstwo takie typowo zdobnicze dla dzieci i nie tylko dla dzieci, i wikliniarstwo. Co prawda w takiej formie jakby ekologicznej, papierowej, ale zasada wyrabiania tych wyrobów z tej wikliny papierowej jest bardzo podobna. Koszyczki robi mąż. Flakoniki. I tak się skrąca. No to gdzieś nasze emerytki ujrzały w tym, w internecie. No i przekazały mi, a ja robiłem i z wikliny, a później wikliny nie mam, to chwyciłem się z papierku. Chcieliśmy zaprezentować sposób zdobienia ksiąg średniowiecznych, stąd nasze stroje. Tutaj dzieci próbują swoich sił gęsim piórem, tuszem, piękne inicjały, jak widzimy, bardzo dobrze sobie radzą. Na papierze czerpanym powstają piękne prace, wybierają sobie inicjał, który określa ich imię, na przykład Kasia czy Natalka. Drugie miejsce to też glina. Zdobnictwo, jak wyglądała ozdoba ceramiki poprzez kształt, poprzez nanoszenie różnych szkliw i też różne reliefy, które wykonywane były właśnie na glinie. To już jest 18. jarmark rękodzielników i artystów ludowych. Prezentują zawody już zanikające, ale to jest ważna rzecz, aby pokazać dzisiejszym mieszkańcom, nie tylko naszej gminy, ale również okolicznym, którzy przyjechali do Ciężkowic, jak wyglądało kiedyś życie rzemieślników. W tym również ci, którzy robili wyroby z wikliny, ci, którzy zajmowali się tkactwem, jak również rzemieślników, rzeźbiarzy ludowych. To już jest, tak jak powiedziałem, 18. takie spotkanie i przybywa na to sporo ludzi. Przyjeżdżają turyści, przyjeżdżają również ludzie z okolic. Czyli wynika z tego, że cieszy się to dużym powodzeniem. Nasza historia, nasze rękodzielnictwo, to co nas otacza,
to, z czego powinniśmy być dumni. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo pozytywnie, tym bardziej, że akurat w tym tygodniu jest wiele takich imprez. Wspomnę chociażby w Myślenicach międzynarodowe małopolskie spotkania z folklorem i to spotkanie, które jest dzisiaj u Państwa, pogórzański jarmark, który bardzo nawiązuje do tradycji. Tam mamy tą scenę, taniec, ruchy, a u Państwa to, co rękodzieło, czyli to, co jest bardzo piękne, to, co Pani redaktor nawiązała w pytaniu, cała nasza historia, z której powinniśmy być bardzo dumni. W poniedziałku na środę poszedł Michał po wodę, ni Michała, ni wody, ni z Michała by głody, ni Michała, ni wody, ni z Michała by głody. To są moje wycinanki, takie, które mają motywy ludowe, motywy trochę nieludowe. Trochę tutaj jest Złowicza, trochę Skieletczyzny. To są wycinanki głównie jednoosiowe, kolorowe. Niektóre są jednobarwne. Jak powstaje? No, przede wszystkim materiałem jest papier. To nie jest drogi materiał i każdy może się tym zajmować. Ja składam na pół wzdłuż jednej osi, no i wycinam kształty. Nie rysuję tego, nie mam jakichś takich zaplanowanych wzorów wcześniej. Trzeba mieć chyba trochę fantazji po prostu. Wina naturalne przede wszystkim, z własnych upraw. Winnica jest położona w Kąśnie Dolnej, czyli nieopodal. Wina wytrawne, białe wino. Polecane szczególnie w okresie letnim, lekka kwasowość, fajne aromatyczne wino oraz dwa wina czerwone. Wino zrobione z odmiany Syrahme, odmiana szwajcarska, lekkie winko takie stołowe oraz wino czerwone z odmiany Rondo Regent, starzone z dębem przez pół roku, bardziej taniczne, bardziej wytrawne, bardziej ekstraktywne, polecane no przede wszystkim do grilla, ale akurat tak się składa, że sezon grillowy w pełni, więc jak najbardziej odpowiednie. Na stoisku u mnie znajdują się świeczki z naturalnego wosku pszczelego oraz stroiki z naturalnych elementów, właśnie też z naturalną świeczką, taką z tego naturalnego wosku pszczelego. Skąd się wzięło to? Jest to nowo powstałe miejsce w Zborowicach, tak zwana Pszczela Kuźnia, gdzie wykonujemy te świeczki z wosku pszczelego oraz w najbliższym czasie będziemy prowadzić warsztaty o tematyce pszczelarskiej. Dzisiaj prowadzimy zajęcia dla dzieci. Malujemy na sztalugach, na kartkach papieru. Mamy tutaj gipsowe aniołki, nie aniołki i różne inne odlewy, które dzieci mogą pomalować w zależności od własnego pomysłu. Mamy też stoiska spożywcze, w dużej mierze wystawione przez panie z kół gospodyń wiejskich. I mamy też takie potrawy, które są znane albo bardzo rzadko jedzone, tak jak na przykład prołzioki. Tradycyjne placki prołziaki, kiedyś dawno, dawno temu, kiedy ludzie nie mieli chleba, żeby szybko zrobić jakiś pokarm na śniadanie. Właśnie robili te placki, mąka pszenna, otręby pszenne, kwaśne mleko. W ten sposób radzili sobie. My postanowiliśmy kultywować te tradycje. No jakoś do tej pory bardzo się na to udaje. Pierogi ruskie, bigos z kapustą, chleb ze smarcem i ogórkiem oraz myślę, że nowość, bo dużo osób tego nie znało, pasztet z cukinii. I na słodko mamy drożdżówkę z marmoladą jabłkową, szarlotkę i rogaliki kruchodrożdżowe z różą. Jest to spotkanie mieszkańców z okazji jarmarku rękodzielnictwa i sztuki takiej, można powiedzieć, która przeminęła. Jest to dobra okazja, by się spotkać, by się pobawić i wspomnieć również te wszystkie walory tutaj, które są. Jest to na pewno impreza, która cieszy się popularnością już od dawna. I na pewno turyści, którzy są tutaj, no, oczekują na tą imprezę i bardzo dobrze, że ona tu się odbywa. Myślę, że jest zauważalne to, że troszeczkę jarmark się odbudowuje, jak chodzi o wystawców, ponieważ przez te już prawie 20 lat istnienia tej imprezy zmieniała się jej struktura. To znaczy na początku było bardzo dużo rękodzielników,
Ich ilość w ciągu dekady drastycznie zmalała ze względu na to, że internet zdominował miejsce, gdzie spedytowali swoje produkty. Teraz zaczyna się to odbudowywać, może troszeczkę a konto rzeczy spożywczych, ale myślę, że to ciekawy kierunek. Na pewno trzeba powiedzieć parę słów o tych instytucjach, które wsparły tę imprezę, a przede wszystkim mecenacie Małopolski i wsparciu marszałka dla tej imprezy. Mówimy o już cyklicznie przyznawanych pieniądzach w ramach właśnie tych projektów. Część, myślę, że Państwo tego, co tutaj się wydarza, to znaczy stoić z warsztatami, już pokazali w reportażu. Część będzie na scenie. Tu przeżyjesz życia maj, siekierczyno, jakaś cudna, gdzie jest taki drugi kraj? No, zajmuję się śpiewaniem, pisaniem wierszy. No i występuję w zespole z Siekierczyny, w zespole seniorów. Bardzo mnie to cieszy, jest miła atmosfera, bardzo dobra zabawa. Tam można spędzić bardzo mile i wesoło czas. Love me, love me, love me, your life is what you make it to go.